Morawiecki, dodając, że porównanie tamtych reform we Francji z obecną sytuacją w Polsce trafiło do Emmanuela Macrona. Papież Franciszek kończy dziś 81 lat, jest 266. biskupem Rzymu w historii Kościoła, pierwszym z Ameryki Łacińskiej i pierwszym jezuitą zasiadającym na stolicy Piotrowej. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires w rodzinie włoskich emigrantów, kardynał Jorge Bergoglio został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. Przypomnijmy, zastąpił Benedykta XVI, który zrezygnował z urzędu. Franciszek w nauczaniu nawołuje do ubóstwa i miłości, czyli powrotu do korzeni chrześcijaństwa. Zachęca zarówno wiernych, jak i rządzących, aby troszczyli się o ubogich, bezrobotnych, bezdomnych. Ogłosił jubileuszowy rok miłosierdzia, kampanię walki z głodem na świecie. Zwraca uwagę na potrzeby imigrantów, apeluje o pomoc biednym i opuszczonym. Papież angażuje się też w działania na rzecz pokoju na świecie. Między innymi wielokrotnie apelował o pokój na Ukrainie, w Ziemi Świętej, w Syrii czy na Bliskim Wschodzie. Zachęcał też do globalizacji solidarności, której celem jest integralny rozwój każdego człowieka. Ojciec Święty uczestniczył w 2016 roku w Światowej Modlitwie o Pokój w Asyżu, w którym wzięło udział ponad 400 przywódców religijnych i politycznych z całego świata. Dużą wagę Franciszek przywiązuje do dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. W 2016 roku na lotnisku w Hawanie doszło do pierwszego w historii spotkania głowy Kościoła katolickiego ze zwierzchnikiem rosyjskiego Kościoła prawosławnego, patriarchą Moskwy Cyrylem. Podpisano wówczas wspólną katolicko-prawosławną deklarację. Kończący dziś 81 lat Franciszek powołał 8-osobową Radę Kardynałów, która pomaga mu w rządzeniu i reformuje Kurię Rzymską. Zapoczątkował między innymi przebudowę watykańskiego systemu finansów oraz zarządzania. I czas na prognozę pogody. O poranku na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. Chłodniejszymi wyjątkami są Kraków i Zakopane, minus 3, minus 4 stopnie. Na północy kraju mgły ograniczające widzialność, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu silne oblodzenie dróg i chodników. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. W dzień na niebie sporo chmur z przelotnymi opadami śniegu, w Sudetach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Temperatura maksymalna od 0 na Suwalszczyźnie do 3 na plusie na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich lokalnie minus 2 stopnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 6:00, Polskie Radio 24, przy mikrofonie Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 17 grudnia, 351 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7:40, a zajdzie o 15:23. Dzień będzie trwał 7 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Florian, Jolanta, Łazarz, Łukasz i Olimpia. Wszystkiego najlepszego. W Gdyni rozpoczynają się uroczystości w 47. rocznicę masakry robotników w grudniu 1970 roku. Bierze w nich udział premier Mateusz Morawiecki. W czarny czwartek 17 grudnia 1970 roku wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników idących do pracy. W starciach ulicznych wzięło udział około 5000 osób. Zginęło 18. Także w Szczecinie doszło do walk, w których śmierć poniosło 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Masakra robotników w Gdyni była najbardziej krwawą akcją oddziałów milicyjnych podczas tłumienia robotniczych protestów na Wybrzeżu, które trwały od 14 do 22 grudnia. Ludzie wyszli na ulicę, sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności. Domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Według oficjalnych danych w grudniu 1970 roku śmierć poniosło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Niektóre źródła mówią nawet o kilkuset zabitych. Aresztowano blisko 3000 osób. Wydarzenia w Gdyni rozegrały się pod stocznią imienia Komuny Paryskiej i na pobliskiej stacji kolejowej.
Rankiem 17 grudnia robotnicy stawili się do pracy, odpowiadając na telewizyjny apel wicepremiera Stanisława Kociołka, który wezwał strajkujących na Wybrzeżu, by wrócili do swoich zakładów. Nie wiedzieli oni jednak, że stocznia została zablokowana przez wojsko na rozkaz kierującego akcją pacyfikacji Wybrzeża Zenona Kliszki, członka biura politycznego KCPZPR. Zabronił on wpuszczania do zakładu robotników pracujących na porannej zmianie. Do rozpraszania przybyłych komunistyczne władze wysłały na ulicę czołgi i transportery opancerzone, zastosowano gazy łzawiące i petardy. O możliwości użycia broni wobec strajkujących zdecydował pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Komułka, a rozkaz wydał generał Wojciech Jaruzelski, ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozwiązanie zaakceptował premier Józef Cyrankiewicz. Symbolem tragicznego grudnia 70 roku stał się 18-letni robotnik ze stoczni Zbyszek Godlewski, zastrzelony w trakcie starć w okolicy stacji kolejki podmiejskiej. Jego ciało położone na drzwiach niesiono w czarny czwartek na czele pochodu ulicą Świętojańską. Odbitki zdjęcia dokumentującego tamte wydarzenia, przekazywane w drugim obiegu, dotarły do wielu miejsc w kraju, a także za granicę. Dzięki temu świat zachodni poznał prawdę o grudniu 1970 roku. Zastrzelony Zbyszek Godlewski stał się bohaterem ballady o Janku Wiśniewskim autorstwa Krzysztofa Dowgiały. Śpiewano w niej za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. W 2011 roku reżyser Antoni Krause nakręcił film Czarny Czwartek, który stanowi rekonstrukcję gdyńskiej tragedii. I przenosimy wybuch protestów społecznych, które rozpoczęły się w Trójmieście, a następnie objęły całe Wybrzeże, był spowodowany ogłoszeniem 12 grudnia przez pierwszego sekretarza PZPR Władysława Gomułkę kolejnej podwyżki cen. Dwa dni później stoczniowcy Gdańska i Gdyni przystąpili do strajku. A jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, oprócz tych, które trwają teraz w Gdyni, o 12 przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbędzie się uroczysta promocja 136 żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości weźmie udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wygłosi przemówienie. O 16 w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Harcerze przekażą po niej kardynałowi i warszawiakom betlejemskie światło pokoju. W Chile odbędzie się dziś druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej kandydat centroprawicy i były prezydent Sebastian Pinera oraz centrolewicowy Alejandro Giler. Z kosmodromu Bajkonur wystartuje rakieta wioząca astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Będą to Anton Szkaplerow z Rosji, Scott Tingle ze Stanów Zjednoczonych i Norishige Kanai z Japonii. Kalendarium historyczne. 17 grudnia papież Franciszek kończy 81 lat. Jest 266. biskupem Rzymu w historii Kościoła, pierwszym z Ameryki Łacińskiej i pierwszym jezuitą w historii zasiadającym na stolicy Piotrowej. Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires w rodzinie włoskich imigrantów, kardynał Jorge Bergoglio został biskupem Rzymu 13 marca 2013 roku. Podczas inauguracji pontyfikatu Franciszek podkreślił, że papiestwo nie jest zaszczytem, ale służbą, zwłaszcza na rzecz najbiedniejszych i zapomnianych. W homilii przywołał swojego patrona, świętego Franciszka z Asyżu. Powiedział, że każdy człowiek musi być odpowiedzialny za świat i opiekować się całą rzeczywistością. Papież zaapelował do polityków i ludzi, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska. Bądźmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze. Opiekunami bliźniego. I przenosimy się do Gdyni, gdzie trwają uroczystości w 47. rocznicę masakry robotników w grudniu 70. roku. Przemawia premier Mateusz Morawiecki. Panie premierze, państwo ministrowie, ekscelencjo, szanowni państwo posłowie, senatorowie i wszyscy uczestnicy tutaj zgromadzeni. Nie płaczcie matki, to nie na darmo, mówiły słowa tamtej piosenki, którą śpiewaliśmy wielokrotnie.
I rzeczywiście, o ile nikt życia nie przywróci tamtym chłopcom i dziewczynom, tamtym kobietom i mężczyznom, o tyle rzeczywiście tamta krew nie była na darmo. Rzeczywiście ona była kamieniem milowym na drodze do wolności. Droga do 21 postulatów MKS w sierpniu 1980 roku wiodła z całą pewnością przez tamtą ofiarę stoczniowców, dokerów, robotników grudnia 1970 roku tutaj, w Gdyni, w Gdańsku, w Trójmieście, w Szczecinie, Gdańsku? Na całym polskim wybrzeżu. Trójmieście. Ta wielka ofiara, która wtedy została złożona, obnażyła rzeczywistą twarz reżimu komunistycznego w tamtych latach. Spadły maski, złudzenia, które niektórzy jeszcze wtedy żywili, odeszły w przeszłość. Spadły maski i złudzenia. Winni jesteśmy im nie tylko pamięć, ale też winni jesteśmy pamięć tym, którzy dbali o poszkodowanych, o pokrzywdzonych, tak jak ksiądz Hilary Jastak w tamtych bardzo smutnych, bardzo trudnych, mrocznych dniach, mrocznych latach, następujących również po tych tragicznych wydarzeniach grudnia roku 1970. Już w wolnej Polsce w czasach III Rzeczpospolitej mówiono nam: zostawcie historię historykom, popatrzmy w przyszłość. Ale my wiemy bardzo dobrze, że nie ma sprawiedliwej przyszłości, nie ma możliwości realnej walki o lepszą Polskę, jeżeli nie wyjaśnimy wszystkich spraw z przeszłości i nie uczcimy, nie uhonorujemy naszych bohaterów z tamtych lat i nie odbudujemy prawdy o naszej przeszłości. Tak jak te 21 postulatów nie byłoby możliwych bez grudnia 70, tak i każda kolejna próba walki o lepszą Polskę, silniejszą i bardziej sprawiedliwą, nie byłaby możliwa bez poprzedniej. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Tamten czarny czwartek, dni przed nim i jeszcze dni po nim, to były tragiczne dni, które utorowały drogę do polskiej wolności. Jesteśmy im winni wdzięczność, winni pamięć, bo dzięki nim możemy dzisiaj budować tą lepszą Polskę. Cześć ich pamięci. Wysłuchali Państwo przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego w Gdyni w 47. rocznicę masakry robotników w 1970 roku. W czarny czwartek, 17 grudnia 1970 roku, wojsko